Witam serdecznie. Pochylamy się po raz kolejny nad katechizmem Kościoła rzymskokatolickiego i dochodzimy do artykułów, które traktują o przykazaniach. Przykazaniach, wiadomo, tych 10. Jestem na stronie 480 i w artykule 2086 czytamy. Proszę bardzo uważnie słuchać, co tu jest napisane. Pierwsze z przykazań obejmuje wiarę, nadzieję i miłość. Kto mówi o Bogu, mówi w istocie o kimś wiecznym, niezmiennym, zawsze takim samym, wiernym, doskonale sprawiedliwym. Proszę bardzo, czysta Biblia. Wynika stąd, że powinniśmy, uwaga, bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć, ufać. Każdy katolik jest zobowiązany do tego, żeby bezwzględnie czytać, słuchać i wprowadzać w życie zasady Słowa Bożego. Skąd ta myśl? Z katechizmu. Powinniśmy bezwzględnie przyjmować Jego słowa, całkowicie Mu wierzyć i ufać. Tak więc katolik, który odrzuca Słowo Boże, odrzuca Biblię, odrzuca Pismo Święte, grzeszy. Grzeszy w sposób bezwzględny i nie ma dla niego ratunku. Tak jest w katechizmie katolickim, zaraz do tego dojdziemy. Następny ciekawy artykuł, może być 2088 i od razu kolejny 9. Pierwsze przykazanie domaga się od nas umacniania naszej wiary, strzeżenia jej z roztropnością i czujnością oraz odrzucania wszystkiego, co się jej sprzeciwia. Można w różny sposób zgrzeszyć przeciwko wierze. Dobrowolne wątpienie dotyczące wiary lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia. Słuchajcie, katolicy, dobrowolne wątpienie w to, czego uczy Pismo Święte. Dobrowolne lekceważenie tego, co Bóg objawił w Piśmie Świętym, oznacza chwiejność w wierze, trudność w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Katolicy, katolicy, czy słyszycie, co mówi wasz katechizm? Nie wolno wam lekceważyć Słowa Bożego, nie wolno wam nie wierzyć Pismu Świętemu. Macie obowiązek mu wierzyć, ponieważ zostało przekazane przez Boga, a jemu należy wierzyć, bo jest doskonały, niezmienny, a jego słowo powinno być dla nas pełnym objawieniem, któremu możemy wierzyć i ufać. Jestem zszokowany, że w katechizmie katolickim takie słowo zostało zawarte. Ale jak to w katechizmie, teraz mamy jazdę bez trzymanki. Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. Okej, prawdy objawionej. Czyli ktoś, kto lekceważy Pismo Święte, ten jest człowiekiem niewierzącym. Dotyczy to oczywiście katolików, bo to do nich jest skierowane. Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką. I tu mamy pierwszy numer. Wiara boska i wiara katolicka. Ta wiara boska to jest trudne do zdefiniowania, no bo co ma na myśli twórca katechizmu? Czy ma na myśli, że mamy wierzyć tak, jak Bóg wierzy? Przecież Bóg nie potrzebuje wiary. Czy mamy wierzyć w taki sposób, jak nam Bóg objawił, no to by się zgadzało. Ale tu mamy problem, ponieważ wiara katolicka nie zgadza się z tym, czego uczy Pismo Święte. No i co? Jak tutaj być katolikiem? Jak tutaj nie być posądzono o herezję? Dalej, apostazja to całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. A schizma to odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. A więc ja jestem, z tego co wynika, schizmatykiem, a nawet apostatą. Mało tego, wy wszyscy
którzy jeździcie na wycieczki do Rzymu, mówię to do pastorów, jesteście schizmatykami, jesteście apostatami, a jak wcześniej żeśmy o tym mówili, jesteście przeklęci, bo nie wierzycie tak, jak naucza Kościół rzymskokatolicki. Mało tego, Kościół rzymskokatolicki sam siebie przeklął, ponieważ nie wierzy wiarą wynikającą wprost ze Słowa Bożego, czyli z Pisma Świętego. Istne kuriozum. To już jest zaawansowana choroba duchowa i chyba psychiczna też, bo tego się pogodzić nie da. To można tylko oszaleć. No cóż, gratuluję pomysłu. Chyba nie da się tego w żaden sposób rozwikłać. Kto to w ogóle napisał? Jak on w ogóle wpadł na takie pomysły, które wzajemnie się przecież wykluczają? Wzajemnie się wykluczają. Ale też możemy przeczytać w artykule 2094, że oziębłość jest zwlekaniem lub niedbałością w odwzajemnianiu się za miłość Bożą, a znużenie lub lenistwo duchowe posyła się do odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bożego. Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się na miłości Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu zaprzeczyć jako temu, który potępia grzech i wymierza karę. Wszystko okej, ale właśnie. Jeżeli każe się katolikom wierzyć tak, jak uczy Słowo Boże i tak, jak uczy Kościół katolicki, to wobec którejś z tych rodzajów wiary muszą być oziębli, muszą być znużeni, i muszą jej ją znienawidzić. To Jezus powiedział, nie można dwom panom służyć. No więc jak? To nie dość, że zmuszacie ludzi do tego, żeby wybierali, jaki rodzaj wiary mają teraz zastosować w swoim życiu, to obojętnie jak zdecydują, bo muszą jeden rodzaj wybrać, to i tak będą potępieni, ponieważ tego drugiego nie biorą pod uwagę. Ludzie oczywiście powariowali. No zlitujcie się nad swoimi wyznawcami, bo oni przy was całkowicie oszaleją. Tego się nie da pogodzić. A wszystkim, którzy pragną to pogodzić, no to składam serdeczne gratulacje i zachęcam do tego, żeby się biczowali w ten sposób. Może sami sobie wybiją z głowy te głupoty. Amen.